Kiedy mówimy o inwestowaniu w akcje, no to część ludzi może powiedzieć: Nie, nie, mnie to w ogóle nie dotyczy, mnie ten rynek nie interesuje. Ale kiedy mówimy o nieruchomościach, można odpowiedzieć: Nie, nie, mnie ten rynek nie interesuje, bo ja nie będę inwestował w nieruchomości. Ale to nie znaczy, że ten rynek muszę absolutnie zostawić z boku, bo to jest temat, który będzie mnie interesował dosłownie całe życie. Czy wynajmuję, czy zamierzam kupić, czy zamierzam sprzedać, czy zamierzam wziąć kredyt hipoteczny. Tu nikogo nie obchodzi, czy ja inwestuję, tu jakoś trzeba oczywiście y, mieszkać. I żeby dobrze mieszkać, żeby dobrze kupić, żeby dobrze sprzedać, trzeba mieć trochę wiedzy, bo na tym rynku, chociaż wydaje się taki spokojny, to jednak dosyć dużo się dzieje, a w ostatnich miesiącach dzieje się wyjątkowo dużo. I to z każdej strony rynkowej, legislacyjnej i trzeba po prostu tę wiedzę usystematyzować i poukładać, i w związku z tym potrzebuję do tego. Dobrego eksperta, no przecież ja z nieruchomości dobrze wiecie, że potrzebuję zdecydowanie wsparcia fachowego z rynku i sami nawet to nazwisko wskazywaliście w komentarzach, więc gościem podcastu nic za darmo będzie dzisiaj Tomek Narkun. Halo, halo, cześć Tomku. Dzień dobry, witaj Tomasz. Witam Państwa bardzo, dziękuję za zaproszenie do tego super podcastu. Także myślę, że dzisiaj porozmawiamy sobie co nieco o rynku nieruchomości. Może co nas czeka, może jak to dzisiaj wygląda. Na pewno jest to temat, tak jak wspomniałeś, który no, grzeje Polaków niemiłosiernie, gdyż prawdopodobnie no, inwestycyjny sport narodowy u nas to są kawalerki. <grystanie> to prawda, chociaż nawet jak ktoś mówi, że nie inwestuje w nieruchomości, to tak naprawdę siłą rzeczy musi sporo tych danych zgłębić, jeśli chce podjąć prostą życiową decyzję. Czy ja wynajmuję, czy ja teraz będę mieszkał na swoim, czy ja biorę kredyt hipoteczny, czy nie, odziedziczyłem mieszkanie. Czy ja je sprzedaję, czy ja je zostawiam? No, co chwilę mamy tego typu wybory, i, i mam takie wrażenie, że o rynku nieruchomości mówi się coraz częściej, mówi się coraz więcej, i też się strasznie cieszę, że zacząłeś się tą wiedzą dzielić, bo też w ostatnich latach Twoje konto Twitterowe spuchło od fanów i odbiorców. Ale się nie dziwię, bo można się naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy z tego konta Twitterowego dowiedzieć. I jak zapytałem nawet w poprzednim podcaście, że może czas najwyższy zaprosić kogoś fajnego od nieruchomości, no to od razu w komentarzach padło Twoje nazwisko, nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy tutaj nie pogadać, więc dla tych może, którzy nie znają twojego konta Twitterowego i nie wiedzą, że tutaj dużo ciekawostek i danych fajnych o nieruchomościach nie tylko z Polski, ale i z Europy i świata, co ty robiłeś albo co robisz na rynku nieruchomości, jeszcze oprócz tej, tego elementu dzielenia się wiedzą? Bo ty doświadczenia na tym rynku masz chyba kilkanaście lat, z tego co pamiętam. No, dziękuję za takie miłe przedstawienie. Ja, z racji tego, że jestem dość skromnym człowiekiem, więc mi aż głupio, że tak miło mi przedstawiłeś, ale bardzo dziękuję. Ja na rynku jestem od 2003 roku i jestem tylko i wyłącznie w branży nieruchomości. Nigdy nie, nawet nie liznąłem innej branży, może troszeczkę marketing, ale głównie zajmowałem się zawsze nieruchomościami. Moja pierwsza praca to była praca u lokalnego dewelopera, gdzie poszedłem tak naprawdę z własnej woli na staż. Dość przypadkiem przychodziłem obok biura sprzedaży i zapytałem, czy może gdzieś nie potrzebują do pomocy na budowie czy, czy do sprzedaży. No, i jakoś tak zyskałem sympatię właściciela. Co prawda, za bardzo małe pieniądze, ale się tym nie zdrażałem, Wiedziałem, że mi się to podoba, więc przez kilka lat można powiedzieć, że praktycznie pracowałem za darmo. Niemniej te wiedza, którą wtedy posiadłem, to, było, to jest do dzisiaj bardzo, bardzo cenne doświadczenie. Także też młodym polecam, żeby nie od razu. Nie od razu stawiać na pieniądze. Warto się pokazać, warto też czerpać doświadczenie, warto się starać, na pewno gdzieś to, gdzieś to zaowocuje. Miałem też w późniejszym okresie staże w Londynie na rynku nieruchomości, organizowałem też targi dla Polaków w Londynie. Miałem staż w Rzymie, w firmie budowlanej, no jestem dzisiaj, obecnie jestem pełnomocnikiem do spraw takich prawnych, notarialnych u deweloperów w zachodniej Polsce, a także mam własną grupę inwestycyjną ze znajomymi, no i też doradzam i obsługuję, no takie nasze gwiazdy sportu, ale to już anonimowość tutaj jest bardziej skazana od tych osób. Tak, zresztą tak jak wspomniałeś, inwestycje w nieruchomości to jest trochę nasz sport. Coś w tym jest, że one, one odbierają ten kapitał giełdzie papierów wartościowych. Czasami jest takie narzekanie na konferencjach, że jakby coś się zmieniło w tymi naszymi kredytami hipotecznymi albo tąpnęło na rynku nieruchomości, to może by ci inwestorzy wreszcie poszli na giełdę z takim delikatnym wyrzutem, że faktycznie ten rynek jest, jest mocno istotny dla polskiego inwestora, ale zastanawiam się trochę też z drugiej strony, bo w ostatnich miesiącach mam takie wrażenie, że da nieruchomości nie były tak mocno intensywnym tematem politycznym. Ja wiem, że dzisiaj jest, dzisiaj, teraz mamy już rok wyborczy, więc dosyć wcześnie się te wszystkie tematy zaczęły, ale trochę do takiego mainstreamu politycznego chyba ten problem naszych nieruchomości wszedł. Masz takie wrażenie, czy to tylko w mojej bańce to funkcjonuje? To prawda. Ja mm, dwa lata temu udzielałem wywiadu dla jednej z gazet, gdzie powiedziałem, że nieruchomości i mieszkania to będzie jeden z głównych tematów wyborów. Widziałem, co się zaczyna dziać, co się zaczyna dziać z dodrukiem, co się zaczyna dziać z inflacją, z cenami mieszkań, i czułem po kościach, że no, nisko to się nie skończy. Prawdopodobnie te tematy mainstreamowe wynikają z tego, że po prostu te ceny nieruchomości bardzo wzrosły przez ostatnie lata, to niemal podwoiły się w niektórych miastach, więc no, plus wysokie stopy procentowe, plus niedostępność kredytowa, plus podwojone raty kredytów. A przypomnę, że ponad 90% osób brało na tym hajpie nieruchomościowym brało kredyty o zmiennej stopie procentowej, więc to wszystko nałożyło się na jeden okres, a poza tym jeszcze idą wybory, a poza tym. No, dzisiaj nie oszukujmy się, młodzi mają taką, nie mają takiej tendencji do odkładania gratyfikacji. Chcą tu i teraz, chcą mieć szybko, łatwo i dostępnie. No dzisiaj niestety te stopy procentowe. No, nie pozwalają wielu zaciągnąć kredytu, więc no, robi się bardzo gorący temat. Także rynek nieruchomości jest w zasadzie atakowany z kilku frontów. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, na, na pewno e, do pieca dokłada też się taki węgiel wyborczy, który rozgrzewa jeszcze w mediach ten, ten rynek nieruchomości. No tak, zresztą w ogóle chyba jedno z najczęściej zadawanych pytań w polskim internecie, mam wrażenie, czy ceny mieszkań w Polsce w końcu spadną. I wydawałoby się, że był taki moment wysokie stopy procentowe, problem ze zdolnością kredytową jak najbardziej. Do tego mieliśmy kilka szoków związanych tu z rynkiem wynajmu wcześniej, jeszcze z pandemią. No strasznie dużo na raz rzeczy się działo, no ale wydawało się, że to się może skończyć taką spokojną po prostu recesją, jak to zwykle bywa na rynku, że to będzie wreszcie to okienko, kiedy część internetu się ucieszy, że znajdzie Odpowiedź: spadły te ceny. No, ale teraz widzimy, że i programy wsparcia, i gdzieś tam powolutku robi się tych wniosków o kredyty troszkę więcej. Też raczej nie wydaje się, żeby mocno obniżali swoje marże deweloperzy, jak się tak szeroko rozejrzymy po rynku. Jak Ty na to patrzysz? Czy, czy ten moment nadziei na spadki na rynku cen mieszkań już za nami? Już co, to nie jest tak do końca, i nie byłbym taki huro optymistą z tego względu, że trzeba mieć dużo pokory do rynku i do zjawisk gospodarczych, które mogą nas czekać, a rynek nieruchomości jest bardzo silnie powiązany ze zjawiskami gospodarczymi, z bezrobociem, z dochodem rozporządzalnych gospodarstw domowych, z, z, z tym, czy nasze wynagrodzenia rosną realnie, czy spadają realnie, gdyż jest, zachodzi na przykład, mało kto o tym wie, bardzo silna korelacja pomiędzy. Spadkiem, wzrostem realnych cen wynagrodzeń, a spadkiem cen mieszkań. Także, dopiero tak naprawdę, patrząc historycznie, jeżeli coś miałoby się wydarzyć na rynku nieruchomości i kierunek miałby być wskazany, to nie teraz, ponieważ, od między drugim, trzecim kwartałem ewentualnie moglibyśmy liczyć na zmianę trendu. Fakt, jest teraz ten program, wejdzie teraz ten program 2%, który jest tak naprawdę kroplówką taką dla rynku nieruchomości i zobaczymy jakie będą jaki będzie oddziaływanie jakie będzie oddziaływanie tego programu na rynek niemniej ja sądzę że to nie będzie jakiś wielki impact um, z tego względu że to jest to dość wąskie grono które nigdy nie miało um, własnego mieszkania jedynie będzie miało impact na rynek wynajmu co o czym możemy w, w późniejszej części powiedzieć niemniej Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj akurat jak rozmawiamy, to PKO Research wypuściło raport cenowy i z niego wynika, że rzeczywiście duże miasta jeszcze póki co się trzymają. Czyli ceny są no niezmienne od, od, od powiedzmy dwóch, trzech kwartałów, gdzie są też mniejsze miasta, gdzie na przykład w takim Białym Stoku na rynku wtórnym kwartał do kwartału spadek cen mieszkań to jest 15%. W Gdańsku jest 9%, w Olsztynie jest 5, w Zielonej Górze jest 7. Także lokalne te małe rynki. Powoli powoli się obsuwają, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, że co to tak naprawdę da? Jeżeli mieliśmy wzrosty cen nieruchomości o 80, 90, 100% w ciągu kilku lat, przykładem na przykład jest Szczecin, gdzie jeszcze dla znajomego w 2000, bodajże 17, 18 roku w samym centrum załatwialiśmy u dewelopera mieszkanie za 4800 zł, dziś tam są już po 11 tysięcy, więc tak naprawdę. Komu ewentualnie pomogłyby te spadki, jeżeli do nich by doszło nominalne rzędu 10-15%. W zasadzie chyba tylko tym, którzy mają dziś gotówkę i którzy czekają na okazję. Gdyż przeciętnemu kowalskiemu tak naprawdę to moim zdaniem nie da, nie da za bardzo nic. Faktem jest, że w Polsce my bardzo się tym ekscytujemy. Ja nie znam rynku europejskiego i zachodniego, który każdy by śledził, czy spadło, czy wzrosło. Po prostu jest też, wynika to też z tego, że mamy bardzo silną chęć posiadania tego mieszkania i każdy w zasadzie marzy o tym mieszkaniu to, że się zmienia troszeczkę model na model yy, najmu, jednak to tak jak piszą media nie jest do końca w rzeczywistości jeszcze póki co ten kto może, kto ma zdolność to w zdecydowanej większości woli mieć swoje i spłacać, spłacać własny kredyt, także yy, czy dojdzie do krachu na rynku nieruchomości? Według mnie nie nie dojdzie do krachu, aczkolwiek no też nie jest to 100% pewne Niemniej jestem zdania A jestem fanem cykliczności rynku nieruchomości Że te spadki Ewentualnie dopiero mogą nadejść Po trzecim, czwartym kwartale tego roku Zresztą tak wynika z cykliczności Że badając rynek Badając rynek wstecz Gdzie zobaczmy jakie mieliśmy górki Na nieruchomościach 91 rok, potem mieliśmy 2008 rok To jest 17 lat Wcześniej mieliśmy 74 rok To też jest 17 lat do 91 i ta cykliczność teraz wychodzi górka na nieruchomościach w ogóle światowych europejskich na 2023-2024 rok. Więc nieuniknione, nieuniknione, że, że jakieś tam spadki zobaczymy z tym, że zastrzegając, komu to tak naprawdę może pomóc. Tylko tym, którzy mają duże pieniądze i mogą skupić nieruchomości, trochę taniej inwestować. Klasycznemu kowalskiemu niewiele to pomoże. I każde każdy kolejne pokolenie młodych. Tak jak jest to na zachodzie, które będzie wchodziło w rynek nieruchomości, no niestety ten próg wejścia będzie coraz wyższy i z tego sobie trzeba zdawać sprawę prawda, w kontekście dyskusji politycznych, chyba w Niemczech było najgłośniej, że młody człowiek wchodzący na rynek, no tam kawalerka w Berlinie jest już w obszarze marzeń, bo trzeba mieć gigantyczne pieniądze, żeby w ogóle gdzieś na ten rynek wejść. No i znowu inwestorzy, firmy. A gdzie ten młody człowiek, który idzie teraz protestować, co żeście mi zrobili z rynkiem mieszkaniowym? Ale to jest też bardzo ważne, co powiedziałeś a propos i cykliczności i patrzenia na te dane, bo trochę nam się te dane mogły zaburzyć, gdzie klasycznie. Patrzymy na wiele rzeczy, jak to powinno działać, a tu nagle na przykład wpadają wakacje kredytowe. Chyba nikt się nie spodziewał, że nagle przez kilka miesięcy... Pokaźna część Polaków nie będzie musiała spłacać tej raty, więc teoretycznie bazujemy na jakichś danych i, i spodziewamy się, że faktycznie ten dochód rozporządzany może się zmniejszyć, wyższe stopy procentowe tak dalej. No a tu jest taki czynnik, który gdzieś tam wywraca to do góry nogami w tym bardzo krótkim terminie, więc mam takie wrażenie, że trochę tu rzeczy może nam czasami zaburzyć, szczególnie w tych rejonach wyborczych, kiedy po prostu pojawiają się ustawy i odchodzą, trochę inaczej się patrzy z twojej perspektywy na takie szerokie dane. Ale to jest klasyka cyklu. To jest klasyka cyklu, że za każdym razem, kiedy zaczyna się walić, walić w cudzysłowie rynek, wchodzą rządy, próbują jeszcze podtrzymać popyt dopalaczami w postaci pewnych programów, i tak się dzieje zawsze w tej fazie rynku. I ta, ta faza rynku, ta ostatnia faza wzrostowa, bo dzisiaj deweloperzy trochę podnoszą ceny ofertowe w związku z programem, to jest tak zwana faza klątwy zwycięzcy. I tak się ona książkowa nazywa. Chodzi o to, że. Rynek zaczyna wierzyć w to, że no nie mogą jednak te nieruchomości spaść, wchodzą kolejni spekulanci na rynek, łapią się na górce i to jest klątwa zwycięzcy, gdyż po pewnym momencie ceny zaczynają spadać i odchodzą ze stratą. Chciałbym tutaj też ważną rzecz poruszyć, że rynek nieruchomości, my się ekscytujemy w bardzo krótkim terminie, niemniej nie powinno się tak robić. Prawdziwi inwestorzy, którzy inwestują nadwyżki finansowe w nieruchomości dobrze lokują, szczególnie w perspektywiczne miasta, bo bardzo ważna jest demografia, bardzo ważny jest, jak ile jest wzrost liczby lub spadek liczby gospodarstw domowych, bo to jest najważniejszy czynnik dla rynku nieruchomości, to nikt tak naprawdę z dużych graczy się tym spadkami ewentualnymi, które, które na mogą nadejść, nie przejmuje z tego względu, że nieruchomość nadal pracuje, nadal generuje zyski yy, i zdają sobie sprawę tacy już doświadczeni inwestorzy, że nigdzie na świecie nie ma rynku nieruchomości, który z miesiąca na miesiąc cały czas rośnie. Bywają gorsze okresy, bywają spadki, no na tym ten rynek polega, zresztą tak jak rynek akcyjny. Niektórzy po prostu w Polsce nie potrafią tego zrozumieć i się bardzo e, zawodzą, ale to są tak zwane dzieci hossy, e, są to osoby, które weszły na rynek w bumie, i są przeświadczane na szkoleniach, że tak naprawdę zawsze się na tym tylko zarabia. A wydaje mi się, że przyszłość trochę zweryfikuje te dzieci, chosy, i e, mogą się przekonać, że na spekulacji, na spekulacji na nieruchomościach można również stracić. To też taka chyba klasyka cyklu, że najwięcej osób zainteresuje się w ogóle tematem, dopiero kiedy te ceny będą w okolicach. Tej górki, ale wspomniałeś o kroplówce, która nadchodzi, ale która Twoim zdaniem może niekoniecznie będzie miała tak dużą skalę, jak można odnieść wrażenie, sądząc po zainteresowaniu tym teoretycznym, internetowym. Jak to oceniasz kredyt, bezpieczny kredyt 2%? Ja w ogóle problem trochę z tą nazwą, bo jak on jest bezpieczny, to co, cała reszta jest niebezpieczna, już taka mała rzecz, a jednak gdzieś tam gdzieś tam mi w głowie siedzi. Jak to oceniasz projekt bezpieczny kredyt w sytuacji, w której. No, gdybyśmy spojrzeli tak mocno makroekonomicznie, no to trochę jest odwrotne działanie do tej walki z inflacją i podwyższania stóp procentowych, zacieśniania tego rynku, a tymczasem no, wygląda to ze strony beneficjenta, który mógłby się na te warunki załapać naprawdę dobrze. No, profesor Adam Grapiński na ostatnim wystąpieniu wspomniał, że ten program nie podobał mu się wręcz, że działa on proinflacyjnie i działa przeciw temu, co robi Rada Polityki Pieniężnej. No, tak jak mówię, no, rząd próbuje coś robić, żeby raz troszeczkę zyskać wyborców, dwa podtrzymać ten rynek budowlany, bo gdyby nie ten program, to troszeczkę znam rynek od środka, to ten pesymizm, który już zaczął bardzo panować na tym rynku, szczególnie w mniejszych miastach, gdzie ci deweloperzy są dość mocno zalewarowani i ta sprzedaż spadła nie tak jak w Warszawie czy w, czy w Krakowie, na przykład minus 40%, tylko tam spadki sprzedaży są rzędu 70-80, a gdzie 90%. Większość transakcji w takich małych miastach odbywała się za pomocą kredytu hipotecznego, a nie z udziałem większej ilości gotówki, tak jak to miało miejsce w dużych miastach. Więc tam była bardzo słaba sytuacja. Dzisiaj, jak obserwuję, jest taki trochę optymizm na rynku w związku z tym programem, że. Deweloperzy, uczestnicy rynku sądzą, że ten rynek po prostu podtrzyma ten, ten cykl, że będzie bardzo dobrze, że wszyscy się rzucą na te mieszkania, wykupią całe budynki. Z tym, że no ja bym był bardzo ostrożny w, tym, w, tych, w tych twierdzeniach z tego względu, że jeżeli to miało być 30 nawet tysięcy wniosków kredytowych, 40, gdzie nie każdy jeszcze dostanie kredyt, no nie będzie to taki wpływ na rynek aż tak wielki, jak wszyscy myślą, i wielu deweloperów i wielu uczestników rynku może się po prostu. Bardzo strogo zawieść i już dzisiaj bym raczej planował planował tak strategię inwestycyjną, że 23 i 24 rok będą gorsze, a dopiero odbicie takie wynikające z trochę mniejszej podaży to będzie od połowy 2025 roku. Gdyż chciałbym też porzucić pewien mit, że deweloperzy nie budują, że, że po prostu nie będzie mieszkań w tym roku, w przyszłym roku. No, w tym i w przyszłym roku wręcz przeciwnie, będzie bardzo dużo mieszkań oddanych do użytkowania, a to wynika z tego, że w poprzednim cyklu się bardzo, bardzo dużo rozpoczynało. Taki efekt gorszej podaży odczujemy dopiero od drugiej połowy 2025 roku, i tam ewentualnie zawsze klasycznie te cykle się, cykl powinien się powoli odbijać. Jak będzie, nie wiem. Na pewno nie będzie takiej sytuacji, że w tym i w przyszłym roku zabraknie mieszkań na rynku, i tu chciałbym powiedzieć, że jest jeszcze taka, tak, taka sytuacja na rynku, że część deweloperów i to nawet spora, buduje, ale nie ma w ofercie. Z tego względu, że buduje budynki, czeka, co będzie na rynku, i w odpowiednim momencie będzie chciało albo wypuścić te mieszkania na rynek, albo ewentualnie zatrzymać budowę na jakiś czas, aby nie popadać w koszty i nie wiązać się umową deweloperską z klientami. Więc jest dużo nieścisłości medialnych. No nie ukrywam, są też ewidentnie przepłacone artykuły w niektórych. W niektórych mediach to widać, że jest to, jest to powiedzmy no, nie fair, jeżeli chodzi o tych dziennikarzy. No ale dobra, no tak to wygląda, tak to wyglądało zawsze i prawda jest taka, że z rynkiem się nie wygra, co by się nie zrobiło, jedynie co można podtrzymać trochę ten rynek na nogach. Mi się bardzo podoba, że ty masz dużo tej wiedzy od środka ze świata deweloperskiego, bo my często lubimy upraszczać sobie pewne rzeczy, pewne procesy, i jak nie zdajemy sobie sprawy, jak pracuje deweloper, na czym zarabia, jak zarządza płynnością, to Dopisujemy sobie trochę swoje teorie, jak nie wiem, jak to może faktycznie wyglądać. I, I tak mi się wydaje, że trochę rynek sobie dopisał, że ten bezpieczny kredyt jest teraz tematem numer jeden najważniejszym, który gdzieś tam nam podniesie te kredyty znacząco. Ale, tak jak powiedziałeś, no, może to nie będzie aż taki optymizm, jak się wydaje, ale gdybyśmy teraz nie mieli tego projektu ustawy, to co by było najważniejszym tematem polskiego rynku nieruchomości? Wyciągamy wtyczkę, nie ma tej ustawy, to, to bez tego. O czym byśmy mówili? O jakichś innych przepisach, tylko o rynku kredytów hipotecznych i o stopach procentowych, co by to mogło być? Ja myślę, że byśmy na pewno rozmawiali o najmie, który jest coraz, który też wystrzelił w górę od, od, od czasów, jak się skończyła pandemia, no to tam są wzrosty na kawalerkach w niektórych miastach 80%. Na pewno rozmawialibyśmy o tej niedostępności kredytowej. No i prawdopodobnie rozmawialibyśmy o pierwszych upadłościach małych deweloperów, którzy no nie wytrzymaliby e, te, tego, tego, po prostu tej sytuacji gospodarczej i kredytowej, no bo znam takich, którzy naprawdę już ledwo zipią, i gdzieś tam jeszcze ostatnim tchnieniem liczą na ten program, dlatego od razu przestrzegałbym, żeby jeżeli ktoś kupuje nieruchomość u nieznanego dewelopera, ewentualnie gdzieś jest dziura w ziemi albo e, nie wiadomo, czy, czy widać, że ta budowa gorzej idzie, czy to jest domek jednorodziny, czy to są bliźniaki, no bo tam jest najbardziej poszkodowany teraz rynek. To uważałbym, ewentualnie dogadałbym się na płatność dopiero po przeniesieniu własności, no ewentualnie z małą zaliczką. Z tego względu, że tak naprawdę ustawa deweloperska dziś nie do końca gwarantuje nam odzyskanie pieniędzy. Dopiero deweloper, który jest w deweloperskim funduszu gwarancyjnym, a jest ich niestety bardzo mało no to może nam ten fundusz zagwarantować zwrot pieniędzy. Także tutaj radzę korzystać z depozytów notarialnych, radzę pytać się sąsiadów, kto jak buduje, czy, czy budowa trwa, czy nie. To są bardzo duże pieniądze, proszę ostrożnie podchodzić. W tej fazie rynku zazwyczaj jest najwięcej upadłości, szczególnie małych deweloperów. Nie mówię, że one będą, być może ich nie będzie, być może fajnie zwrócimy na ścieżkę wzrostową i nic tak naprawdę się nie wydarzy, ale trzeba mieć z tyłu głowy, bo znam osoby, które... Dużo pieniędzy na tym straciła. To prawda, szczególnie, że to, to nie jest rynek akcyjny, że sobie możemy zdywersyfikować. Bardzo często to jest po prostu nasze mieszkanie, więc oszczędności naszego życia są władowane w ten jeden zakup, który tak mocno nas męczy. Ale poruszyłeś jeszcze kwestię rynku najmu, o którym pewnie byśmy rozmawiali bardziej, gdyby nie ten bezpieczny kredyt. Czy, czy ten rynek. Trochę nam wraca do tej równowagi i, i tam też widać może jakieś spadki cen, jeśli chodzi o dostępność. No bo oczywiście zaraz po pandemii przyszła wojna, więc tych czynników zewnętrznych, abstrakcyjnych dla inwestorów z ostatnich 20 lat jest całkiem sporo. No, no faktycznie niektóre w dużych miastach lokalizacje wydają się absurdalnie niedostępne, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w ostatnich kwartałach. Jak to obserwujesz w tą szerszą perspektywę? Widzimy tam nadzieję, że ten rynek trochę odetchnie. Już rynek troszeczkę się normalizuje. Przede wszystkim podażowo w wielu miastach oferty, liczba ofert mieszkań do wynajęcia już wróciła do poziomów sprzed wybuchu wojny, a w niektórych wręcz jeszcze już przerosła te, te poziomy. Zaczynam zauważyć, że. Coraz ciężej jest troszeczkę wynająć mieszkanie. Nie to, że nie można wynająć, ale na pewno nie ma tak, że ktoś dzwoni, i na następny dzień jest, jest mieszkanie wynajęte. Stawki się troszeczkę urealniają. Ostatnio patrzyłem, jak kształtują się stawki ofertowe mieszkań do wynajęcia we wszystkich miastach i w porównaniu do, do lutego tego roku, czyli w przeciągu półtora miesiąca we wszystkich miastach stawki spadły. Czy to będzie 5%, 10%, ale ewidentnie widać przesilenie trochę rynku najmu, trochę większą konkurencję na rynku, i też obserwuję takie sytuacje, że ludzie, którzy na tym hypie złapali się na jakieś bardzo drogie mieszkanie, już dzisiaj szukają mieszkań trochę tańszych, ponieważ pojawiają się nowe oferty, podaż się odbudowała. Wiele osób też kupiło mieszkanie inwestycyjne w trakcie budowy, które teraz wychodzi na rynek, a tych mieszkań będzie bardzo dużo, więc ta Podaż będzie się sukcesywnie, będzie su, su, sukcesywnie odbudowywała, a poza tym nikt o tym nie mówi, ale właśnie program Bezpieczny Kredyt 2% będzie miał bardzo duży wpływ na rynek nieruchomości, na rynek najmu. Z tego względu, że dlaczego dzisiaj większość młodych ludzi jest na wynajętym? Ja nie mówię, że wszyscy, ale większość. No tylko z prostej przyczyny że nie ma zdolności kredytowej, a także raty przewyższają dzisiaj czynsz najmu. Kredyt 2% bardzo dużo zmieni na rynku, z tego względu, że dużo młodych wyjdzie na swoje i te mieszkania z powrotem wrócą do obrotu. Więc podejrzewam, że końcówka roku może być no, taka dość nadpodażowa, jeżeli chodzi o rynek krajowy No dzieje się trochę po stronie ustaw. Też jak mówimy o najmie, no to przez wiele miesięcy słyszeliśmy o tym, że Trzeba nie doprowadzić do tej sytuacji, która chociażby już jest we wspomnianym w tej rozmowie w Berlinie, jak to zrobić, żeby ci wielcy inwestorzy nie przychodzili, nie kupowali od tak sobie całych kamienic, klatek schodowych po kolei, po pakietowych transakcji. Sporo o tym mówiono, ale przyznam się szczerze, że nie jestem na bieżąco aż tak ze szczegółami, bo u nas… Często w tym temacie z dużej chmury mały deszcz. Dużo mówimy o tym, żeby kogoś opodatkować, jakieś zmienić warunki negatywne, a później jak przychodzi do ustawy, to, to wcale nie jest tak strasznie, jak na początku mówiono. Co tam się dzieje w tym temacie? Antyspekulacyjnym, antyfliperskim, yy, ograniczania tych wielkich inwestorów, którzy mają przejąć nasze miasta, tam się coś dzieje konkretnego, czy faktycznie z dużej chmury mały deszcz? Z moich informacji wynika, że w ministerstwie na stole leży kilka rozwiązań antyfliperskich, antyspekulacyjnych e, oraz takich, które uniemożliwiałyby szybki obrót na nieruchomościach. Czyli na przykład kupuje duży inwestor 50 mieszkań, czeka 2-3 lata, e, wykańcza lub nie i sprzedaje dalej z zyskiem. Także tutaj Ministerstwo Rozwoju Technologii, minister Waldemar Buda wie o tym, o tym zjawisku na rynku. No i so, toczą się prace na temat. Opodatkowania. Ja jednak myślę, że przed wyborami jeszcze póki co so nie wejdzie żadne wielkie obciążenie podatkowe, gdyż to zawsze negatywnie wpływa na, jak, jak na po prostu wynik wyborczy. Ale jestem prawie że przekonany, że od 2024 roku jakieś dość mocne oboszczenia, jeżeli chodzi o flipowanie, o zakup kolejnych mieszkań, wejdą. I robią to już wszystkie kraje. Zobaczmy, co robi Portugalia, co robi Francja, co robi Wielka Brytania. Ten trend jest nieubagalny i wydaje mi się, że era wolnego rynku na rynku nieruchomości powoli dobiega końca i z roku na rok będzie będą bardzo duże regulacje na rynku, gdyż przykład Kanady jest takim przykładem dla wielu rządzących, gdzie ogromny kapitał wykupił prawie wszystkie nieruchomości, które i, i, i przez to większość społeczeństwa tak naprawdę wynajmuje od dużych pieniędzy. Dzisiaj te mieszkania są niedostępne nawet dla. Dwójki lekarzy, który, którzy pracują w szpitalu, więc ja też jestem trochę rozdarty, jeżeli chodzi o ten rynek takich funduszy inwestycyjnych, bo z jednej strony ten rynek troszeczkę sprofesjonalizowałby nam ten rynek najmu, że no potrzebne są takie fajne BTR-y, czyli Build to Rent, jak to się mówi w, 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 tam, w strukturach brytyjskich, i one są bardzo fajne i potrzebne w miastach, gdyż część osób. Chce tak naprawdę wynajmować i chce mieć godne warunki do wynajmu, jednak z drugiej strony, no jakby nie patrząc, jakiś tam kapitał zagraniczny i duży pieniądz wykupuje tę część, jakąś podażową nieruchomości i zmusza niejako nas. I po, po pierwsze, po, do, no, jakieś tam ceny są podnoszone w związku z tym, no bo to jest jakiś wpływ na rynek, a z drugiej strony też y, idziemy w kierunku, że, żebyśmy nie poszli za bardzo w kierunku, że jesteśmy 100% uzależnieni od wielkich korporacji, wielkich pieniędzy, że tak naprawdę zostaniemy tak jak Młodzi w Niemczech czy w Kanadzie, że nikt tam już nie myśli, czy w Holandii o tak naprawdę praktycznie zakupie własnego mieszkania, a fundusze stosują takie zasady, że nawet CV trzeba składać do, do wynajęcia. Więc tutaj jest, jestem troszeczkę rozdarty. Trzeba, trzeba bardzo mądrze podejść do tego tematu. No to prawda. Szczególnie, że my czasami też jak słyszymy o takich rozwiązaniach podatkowych ograniczających rynek, no to podnosimy głośny Larum, jak tu ingerować w jakąś wolność rynku, a później przychodzi co do czego, a rozmawiamy o największych spółkach świata, albo rozmawiamy o faktycznie starciu Dawida z Goliatem. Więc mam ten. Poziom rozdarcia ideologicznie bardzo podobny. Z jednej strony powinni móc kupować, z drugiej strony, brakuje mi tej wsparcia też części tej podażowej. No, z drugiej strony, tak. widzę jak jest? W skali ogólnopolskiej, nawet jak powiemy, że to jest kilka procent, czy dziesięć procent, czy coś, to w niektórych miastach to może być już 20, 30, 40, więc tam wpływ na cenę się robi spory, ale. Powiedziałeś właśnie o tym Build to Rent, czy, czy w ogóle po tej stronie podażowej, w której nam czasami brakuje jakiegoś czynnika. No, wszystko w rękach deweloperów, tak naprawdę. A co ty sądzisz o ostatnich latach? Czy to, że jest teraz bezpieczny kredyt 2%, plus opozycyjne obietnice, że u nich będzie jeszcze bezpieczniejszy i tańszy kredyt, i właściwie cały rynek powiedział prawie to samo? Czy to jest już definitywnie takie zakończenie opowiadania nam bajek, że będzie jakiekolwiek wsparcie podaży? Bo to już tylko zostaje w rękach deweloperów. Póki co tak jest. I zazwyczaj te, takie programy wsparcia popytu przy ograniczonej podaży, no po pierwsze, kończą się wzrostem cen. No w tym może przypadku nie będzie aż tak spektakularny wzrost cen z tego względu, że jednak to jest ograniczony, ograniczona jakaś tam grona osób, które z tego skorzysta. Jednak. Każdy taki program doprowadza do tego, że kolejne, wcześniejszy, pokolenie, które wejdzie na rynek, no będzie miało coraz wyższy próg wejścia w nieruchomości. Tak się działo w każdym, w każdym kraju. Jestem troszeczkę optymistą, jeżeli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i Technologii, z tego względu, że uczestniczyłem w wielu konsultacjach w tym ministerstwie i tam naprawdę na poważnie zaczynają brać taką stymulację podaży na rynku. Nieruchomości. Wiem, że mają wejść dość klarowne przepisy co do uproszczenia procedur budowlanych, co do uwolnienia gruntów, co do możliwości być może własnego budowania mieszkań na wynajem z jakimiś benefit, benefitami podatkowymi. Wiele, wiele takich jest, powiedzmy, badań rynkowych, ministerstwo zleciło i. Pierwszy raz czuję, czuję, że mimo, że jestem tak trochę apolityczny, pierwszy raz czuję, że ktoś się rzeczywiście na poważnie słucha środowiska i, i chce tę ten, ten, ten część podażową również wzmocnić. Jednak wiadomo, no państwo jak, jako takie nie jest instytucjonalnie zdolne do budowy mieszkań. No zawsze to będzie drożej, gorzej i będzie no dłużej niż sektor prywatny, więc tutaj ja bym się skłonił bardziej do upraszczania procedur budowlanych, do uwalniania gruntów, gdyż grunty są dzisiaj bardzo drogie to, to doprowadzi po prostu do stabilizacji cen, nawet jak nie do spadku, to nawet do stabilizacji cen, gdzie przy potem tendencji wzrostowej, jeżeli chodzi o wzrost realnych wynagrodzeń, no na pewno ułatwi nam troszeczkę kupno mieszkania. Także mam taką może nadzieję, może głupią nadzieję, ale wydaje mi się, że być może zobaczymy w najbliższych latach jakieś fajne, fajne rozwiązania, jeżeli chodzi o stymulację podaży. Ja pamiętam, że kilka osób związanych z branżą deweloperską pytałem, co by można było poprawić, żeby było oddawane więcej mieszkań. I tu przyznaję, że wszyscy jak jeden mąż powiedzieli, że gdyby im uprościć kwestie proceduralne i przyspieszyć kilka rzeczy, które po prostu ciągnie się miesiącami niepotrzebnie, to z ich perspektywy to już wystarczy. Że rynek tak naprawdę całą resztę zrobi swoją, ale gdyby im skrócić parę rzeczy, czy uprościć kwestie dokumentów i, i, i decyzji, które gdzieś tam muszą być podjęte, niezależnie od nich, to by mocno odkorkowało kilka rzeczy. No na pewno. Dzisiaj y, miejmy świadomość tego, że nie wszystkie grunty są piękne, klarowne i czyste. I żeby dzisiaj e, rozpocząć proces budowlany od momentu zakupu działki, to czasami trwa 2-3 lata. To jest potężny, to jest bardzo duży przeskok czasowy. Przes, to, to powinno być w zasadzie, wszystkie formalności powinny być załatwione do pół roku i wtedy możemy startować z budową. Wtedy ta podaż będzie się, e, będzie się, e, no będzie szybciej rosła. Także to będzie dla wszystkich uczestników rynku będzie dobre, bo dla deweloperów ten, ten taki hype no był dobry ale on było wiadomo że on się wreszcie ten rozgrzany rynek wleci do beczki z zimnym lodem więc e, pytanie było tylko kiedy to się, kiedy to nastąpi i e, nie było to normalne nie było to normalne że ceny rosną z tygodnia na tydzień nie było normalne że ktoś kupił mieszkanie, a za miesiąc już mnie wystawiał 20 tysięcy drożej, a ten, kto przetrzymał to 50, a ten, kto jeszcze wstawił stolik z Ikei, czy pomalował ścianę zwykłą farbą, no to zarabiał 100 tysięcy. Nie jest to normalna, nie jest to normalna sytuacja. To jest to, jest to sytuacja, no oczywiście przyczyna jest w zerowych stopach procentowych i w dużym dodruku, no to nie ma co ukrywać. Zerowe stopy procentowe sprawiły, że praktycznie każdego było stać na znaczy rata każdego na, na ratę mieszkania, i y, zdrowy rynek moim zdaniem powinien być, powinien oscylować w granicach 4-5% w okolicach tych stóp procentowych. Wtedy jest normalizacja, wtedy idziemy do dewelopera i wybieramy mieszkanie to czy tamto. Y, nie ma sprzedaży dziury w ziemi. Zdrowy rynek jest wtedy, kiedy mam wybór, kiedy chodzę, wybieram, y, kiedy mogę trochę ponegocjować. Dzisiaj. Troszkę się zbliżyliśmy do tego. Już deweloperzy się uginają, szczególnie w zakresie dużych mieszkań, bo małe jeszcze póki co są skupowane inwestycyjnie. Ale jak ktoś dzisiaj chce kupić duże mieszkanie, to jestem przekonany, że 70% deweloperów na pewno udzieli rabatu. Zresztą widać to podanych transakcyjnych, że one się dzisiaj zaczynają bardzo dużo różnić od cen ofertowych. Więc rynek jest, można negocjować, można kupować. Pytanie, kogo stać dzisiaj na mieszkanie przy takich stopach procentowych. No właśnie, ja miałem to zapytać, że na pewno ta część, która ma odłożoną część gotówki, czy ma bardzo dobrą zdolność, dobrą sytuację finansową, to słucha tego i sobie notuje, bo takie pytanie o wskazanie, sugestii, jak dzisiaj negocjować, czy to jest dobry moment, na co uważać, gdy kupujemy, to są bardzo ważne pytania, ale tak jak wspomniałeś, jest. Dosyć wąska grupa, i to coraz węższa bym powiedział, z każdą decyzją Rady Polityki Pieniężnej w górę. No, coraz węższa grupa faktycznie, które to dotyczy. Ale spróbujmy je zadać. Na co, na co teraz uważać, jeśli jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy sobie pozwolić na mieszkanie, chcemy negocjować, chcemy usiąść do tej decyzji, to, to na jakie czynniki ty byś zwrócił uwagę? Część już wspomniałeś, no co trzeba sprawdzić u deweloperów, ale gdybyśmy mogli takim krótkim zestawem rad poratować słuchaczy. Przede wszystkim najważniejsza rada co do rynku nieruchomości to jeżeli kupujesz na własne potrzeby, to nigdy nie spekuluj, bo spekulacja zawsze się kończy bardzo źle. Są osoby, które kupo, chciały kupić za wszelką cenę taniej, chciały trafić w dołek, chciały trafić w jakieś powiedzmy negocjacje. Tu kupiły 30 tysięcy taniej u tego dewelopera, no ale widok był na ścianę, potem żałował. Jeżeli cię stać, jeżeli masz zdolność, jeżeli chcesz kupić mieszkanie, to po prostu w każdej fazie cyklu nie ma co spekulować. Jeżeli to jest na własne potrzeby, po prostu kup, żyj, remontu i idź dalej. Każde wstrzymywanie się z decyzją może tak naprawdę pogorszyć, bo to mieszkanie może zniknąć. Potem jest nerwówka przy szukaniu kolejnym, i zazwyczaj kończy się to złymi wyborami. Ja widzę, jak na rynku ludzie podejmują bardzo złe decyzje, szczególnie tacy niedoświadczeni, że. Biorą nie te czynniki, co trzeba pod uwagę. Po prostu, jeżeli wchodzimy do mieszkania i czujemy, że to jest nasze mieszkanie i czujemy, że jest super, naprawdę nie ma co spekulować. Po prostu, jeżeli nas stać, to warto kupić i iść dalej i żyć. Nie ma, nie ma według mnie tutaj absolutnie pola do yy, spekulacji, kupowania nawet 50-30 tysięcy taniej gdzieś obok, ale z gorszym widokiem. To nie jest warte tych pieniędzy, naprawdę. Oczywiście. Nie mówimy tu o przeskoku rzędu, tu jest za 600, tu jest za 400, ja rozumiem to, ale jeżeli chodzi o niuanse, o jakieś małe małe kwoty, to wybierajmy takie mieszkanie, które nam się po prostu podoba, w którym będziemy żyli następne lata. I wielu, wielu, wiele, wiele osób naprawdę dzisiaj pluje sobie w brodę, że nie wybrało 5 metrów większego mieszkania, mimo że było ich stać, że brakuje im tego pokoju, okolica jest fantastyczna, a mogli wziąć, a ta. ta Różnica na razie wynosiła 100 zł 200, to były tak naprawdę żadne pieniądze. I nie to, żebym naganiał, bo nie naganiał nigdy na nieruchomości, ale naprawdę w każdym momencie cyklu jest dobry zakup, dobry czas na zakup nieruchomości. Po prostu kwest... najważniejszą kwestią jest tylko wybór. Tylko wybór i znalezienie tego mieszkania. I trzeba patrzeć na światło, trzeba patrzeć na rozkład. Ważny jest też duży salon. Jeżeli ktoś, na przykład. Yy, Chcia, chce kupić mniejsze mieszkanie, ale nie od razu wielkie, ale takie na start bo i spodziewa się albo ma w planach dziecko na, na następny rok, dwa, trzy, to absolutnie nie wchodzić w jednopokojowe mieszkania, nawet w dwupokojowe mieszkania, tylko jeżeli już to znaleźć u dewelopera projekt, na przykład 50 metrów trzy pokoje, są takie, 50-53 metry, gdzie spokój pokój z aneksem kuchennym plus dwie małe sypialnie to diametralnie odwraca sytuację potem życiową, z tego względu, że po pierwsze, zazwyczaj te sypialnie można połączyć w jedną dużą i nadal mam dwa pokoje, a w przyszłości, jeżeli pojawi się potomek lub będę miał biuro, lub będę miał do nagrywania, tak jak ty na przykład, jakiś podcast, zawsze mogę sobie wydzielić ten dodatkowy pokój do, do pracy. Także na start, jeżeli kogoś stać, a nie chcę za dużych pieniędzy wydawać, zawsze Sugeruje, żeby niewielkie trzypokojowe, ale żeby trzypokojowe. Także to zawsze ułatwia sytuację. Ludzie często się przyzwyczajają do danej lokalizacji, bardzo chcą tam mieszkać, a potem okazuje się, że no brakuje im tego pokoju jednego. A jeżeli chodzi o, o dalszy rynek, to tak mi teraz przyszło do głowy. Ja stawiam, że być może takiego hajpu na nieruchomościach już nie będzie, mimo tego, że deweloperzy prawdopodobnie będą mieli jeszcze przed sobą w następnej fazie cyklu dobre lata, a to. Ze względu na to, że prognoza GUS-u jest jednoznaczna, że liczba gospodarstw domowych po prostu w Polsce będzie rosła, a to jest główny czynnik, e, główny czynnik do e, no, to gospodarstwo domowe gdzieś musi mieszkać. Także tendencja jest wzrostowa, szczególnie w dużych miastach. Do dużych miast są migracje wewnętrzne, są migracje zewnętrzne. Suburbia się rozrastają, także widać, że ten trend jest centralizowany w Polsce. Jeżeli dzisiaj bym inwestował w nieruchomości, to bardzo bym zbadał demografię, nie patrzyłbym, tylko na to, że jest niska cena i wysoki yield z najmu, gdyż być może jesteśmy, jak... to inwestycja jest w jakimś mieście, które tak naprawdę demograficznie za 10 lat może zacząć się zapadać. Będzie nam ciężko to sprzedać, ceny mogą być o wiele niższe, bo w Polsce na 100% będzie kazus włoski. Nie mówię, że teraz, ale za dekadę dwie, gdzie domy na wsi będą prawdopodobnie no za bezcen oddawane, gdyż raz, że maleje nam liczba ludności. A dwa, że po prostu będzie centralizacja wokół dużych ośrodków, tak jak to ma miejsce na całym, na całym świecie. Swoją drogą bardzo mi się podoba, że jasno oddzieliłeś, że są zakupy na cele mieszkaniowe i są zakupy na cele inwestycyjne, i to często są dwa zupełnie różne czynniki, zupełnie różne analizy, bo wydaje mi się, że to pokutuje, od kiedy zacząłem się zajmować finansami. Zawsze ta część spekulacyjna, inwestycyjna gdzieś nam wchodzi w momencie zakupu, ale tutaj coś przytnę, ale tam będę mógł drożej sprzedać. A później zadajmy to pytanie, ale będziesz sprzedawał? No nie, ale gdybym musiał, to wiesz, mylą nam się straszliwe te dwie rzeczy. Tak. A faktycznie to jest chyba jedna z najważniejszych zasad, jakie będziemy mogli sobie po tym podcaście zostawić. No i jeszcze takie ważne co dużo ludzi popełnia błąd, że robi bardzo budżetowe łazienki na początku. Ja myślę, że tutaj warto się przyłożyć do tego, gdyż nie znam osoby, która w nowym budynku, czy w ogóle w starym, jeżeli wykańczała sobie mieszkanie po iluś tam latach od nowa robiła łazienkę, także tutaj dużo osób też um, bardzo popełnia błędy, robią takie bardzo budżetowe łazienki, które i tak będą wymagały wymiany i one potem tak naprawdę są takim, taką kulą u nogi, jeżeli chodzi o, o mieszkanie i zawsze. Mieszka, mieszka, mieszkający w tym mieszkaniu mówią, no, mogliśmy rzeczywiście na przykład nie, nie zrobić tego pokoju, a na łazience, czy tam na kuchni się skupić. To są dwa bardzo ważne czynniki. Drzwi wymienisz, podło, podłogi też bardzo ciężko wymienić, drzwi wymienisz, meble wymienisz, no, ale zazwyczaj łazienki i, i kuchni nie. I tutaj też, też dużo, osób, dużo osób też popełnia takie błędy, jeżeli chodzi o mieszkania. No i fajnie też patrzeć na mieszkania dwustronne. Rzadko się zdarzają deweloperów, ale są. To są mieszkania bardzo fajne i w dwustronnym mieszkaniu się o wiele lepiej żyje, ale tak naprawdę i tak życzę każdemu własnego, pięknego domu pod miastem, dobrze skomunikowanego, plus energetycznego, oczywiście, bo takie tylko będą mogły być. No i myślę, że w tym kierunku też rynek będzie szedł w najbliższym cyklu. Ja przypomniał mi się taki wywiad sprzed kilku lat jeszcze z którymś z większych deweloperów, chyba właśnie z prezesów firm, który wspominał, że my sobie nie zdajemy sprawy, że jak mamy wspomnienia, że cztery osoby w dwóch pokojach mieszkały, i tak dalej, że przez ostatnie 20 lat nastąpiła gigantyczna też transformacja tego, jak my mieszkamy i jakie mamy standardy, i masa mieszkań jeszcze jest niedoszacowana, niedopracowana do tego, jak nasze życie się zmieniło. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są straszliwe warunki, że w dwóch pokojach cztery osoby nagle mieszkają z dzieciakami i wszystko na głowie, i tak dalej, A jak popatrzymy na oferty deweloperskie, to już zupełnie inny standard, zupełnie inaczej to wygląda, więc tam jeszcze jest masa roboty, ale wspomniałeś już o, 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 o regulacjach unijnych, o tym, jak te mieszkania będą musiały być budowane. Całe bloki, całe osiedla, wielka dekarbonizacja, renowacja starych budynków, dostosowanie. Tego wszystkiego, o czym z reguły nawet nie mamy pojęcia, dopóki nie zaczynamy kupować mieszkania i myśleć na ten temat. I jak patrzysz na nasze polskie realia względem tych wszystkich unijnych przepisów, które de facto no, wymuszą na nas solidne inwestycje? No ta fala renowacji, ta cała era dekarbonizacji, która nas czeka, no będzie bardzo ciekawym zjawiskiem. Sam jestem ciekawy, czym się to w ogóle tak naprawdę skończy u nas w kraju. Dzisiaj mamy kilka milionów domów jednorodzinnych w ogóle niedocieplonych żadną, żadną izolacją. A bodajże 1,7 miliona jest docieplona za mało. Generalnie proces będzie wyglądał w ten sposób, że mieszkania będą podzielone na klasy energetyczne od A do G, tak jak lodówka, tak jak sprzęt AGD. Ty I ta naklejka to... z kolorowym napisikiem, tak. jak to mniej więcej wygląda? Tylko na mieszkaniu. No, taka naklejka na przykład będzie obowiązkowa na budynku użyteczności publicznej, żebyśmy wiedzieli, jakie to jest klasa energetyczna. Także jeżeli chodzi o mieszkania, no. Nie wygląda to kosztowo za, za ciekawie. Zacznę może od nowych mieszkań. Od 2028 roku każdy nowy budynek deweloperski od dewelopera, czy każdy nowy budynek jednorodzinny, będzie musiał być zeroemisyjny. Będzie musiał spełniać bardzo dość mocne kryteria, jeżeli chodzi o energię pierwotną, o ten współczynnik energii pierwotnej na świadectwie charakterystyki energetycznej. Doprowadzi to do tego, że Przede wszystkim będzie obowiązkowa fotowoltaika na, na budynku, będą prawdopodobnie windy z odzyskiwaniem energii. Części wspólne będą musiały być zasilane jakoś z zewnętrznych źródeł energetycznych, np. OZE. Obowiązkowe będzie instalowanie ładowarek do samochodów elektrycznych, ładowarek do rowerów. Będzie bardzo duży współczynnik liczby, liczby stanowisk rowerowych do, do liczby mieszkań. Oprócz tego dochodzą. Kolejne, kolejne elementy, które będę deweloper musiał spełnić, czyli lepsze szyby, lepsze okna, lepsza izolacja, lepsze docieplenie, a także systemy sterowania w ogóle całym, całym takim ekosystemem e, energetycznym w budynku. No, na pierwszy rzut oka brzmi to fajnie, każdy by chciał mieszkać w takim. No, bloku, budynku, w takim mieszkaniu, jednak no, nie oszukujmy się, to są, to są rzeczy, które no, będą kosztować i to nie jest perspektywa 20-30 lat, tylko za kilka lat takie budynki będą. W najnowszej, w tej dyrektywie, w tych poprawkach do dyrektywy unijnej są też jasno powiedziane, że budynki powinny mieć też pochłaniacze dwutlenku węgla w postaci na przykład jakichś ogrodów na dachach, w postaci roślin, które na tych, na tych budynkach będą. No, musiało być jakoś w jakiś sposób miejscowione, zasadzone. Także generalnie idziemy w ekobudownictwo, w dekarbonizację. Yy, oczywiście będzie to prawdopodobnie szokiem jakimś tam dla, dla wielu, że te mieszkania być może będą budowane w mniejszej skali, ale będzie ich bardzo, ba, będą bardzo po prostu drogie dla nielicznych. No, do tego się to prawdopodobnie sprowadzi. I ostatnio miałem taką rozmowę właśnie z kolegą, bo analizowaliśmy wykres. Średniej ceny metra kwadratowego do zarobków. No i wychodzi nam, że w historii najlepszy współczynnik, najlepszy różnicę, najmniejszą mieliśmy w 2017 i 2018 roku. I wychodzi na to, że kto nie kupił w tamtych latach, no to przegrał życie. No ja się kiedyś śmiałem z takich, z takich wypowiedzi, no ale aczkolwiek teraz, jak tak patrzę na to, co może się dziać, no to już nie jest mi śmieszno i być może tak będzie, bo rzeczywiście. W 2017 roku, zobaczmy chociażby, jakie mieliśmy ceny, jakieśmy zarobki. Ten, ten spread między zarobkami a cenami był bardzo mały. Ale ta, wracając do tematu, ten, ta cała dekarbonizacja wpłynie bardzo na rynek wtórny. Wejdzie, wejdą tak zwane punkty aktywacji. Punkty aktywacji to jest takie coś, że w przypadku, kiedy ja sprzedam nieruchomość, znaczy kupię nieruchomość, otrzymam w spadku nieruchomość w darowiznie, będę musiał ten dany dom przekształcić do danej klasy energetycznej obecnie obowiązującej, czyli nie będzie możliwości takiej, że ja otrzymam dom stary od babci, on może sobie leżeć i, i, i leży, jeść, nie woła, jak to mówią na rynku. Także będzie obowiązkowa, obowiązkowe dostosowanie tego domu do, no do zeroemisyjności tak naprawdę w przyszłości. No i teraz jeżeli na przykład, zobaczcie, otrzymamy dom od babci gdzieś w bardzo głębokiej wsi, na przykład na wschodzie Polski czy Zachodzi, gdzie tak naprawdę jest mało mieszkańców, to staniemy przed wyborem, czy dostosować ten dom, włożyć 300 tysięcy złotych w nowe normy, czy przypadkiem odrzucić spadek, a może wyburzyć i zostawić sobie tylko grunt. W ogóle tendencja wyburzeniowa, jakby w Polsce, będzie szła, e, e, będzie postępowała z tego względu, że to, co było na Zachodzie, wszędzie zresztą w każdym kraju. Że bogatsza część społeczeństwa, na przykład, jeżeli patrzę, jest jakiś dom na Mokotowie, jakaś stara po kostka, bardzo droga, będzie się liczyła lokalizacja. Tego domu nie będzie się tak naprawdę opłacało, prawdopodobnie dostosowywać do norm, tylko będzie wyburzony i postawiony nowy dom, plus energetyczny, także taki ewentualnie, który ma, no, spełnia unijne normy, te A, A. No, bardzo ciekawe czasy przed nami. I ważna rzecz, że prawdopodobnie to jestem przekonany, że. Nieruchomości o słabej klasie energetycznej nie będzie można wynająć. Tak jak to ma miejsce teraz we Francji, w Belgii, to się zaczyna rozlewać na większość krajów. W Wielkiej Brytanii klasa C będzie też prawdopodobnie minimum, więc jeżeli ktoś ma na przykład mieszkanie w starej płycie yy, niedocieplonej o niskiej klasie energetycznej, to yy, no, może się zdziwić, jeżeli za parę lat, że nie będzie mógł rzucić tego na rynek najmu. No, wspomniałem w zapowiedzi tej rozmowy, że dużo rzeczy dzieje się w nieruchomościach, ale tak naprawdę dużo. Wydaje się, że to jest taki rynek, w którym no co się może wielkiego zadziać, jeśli mówimy nawet nie o kwartałach, a o latach czy dekadach, no ale tymi kilkoma odpowiedziami, i to też w bardzo fajny sposób udowadniasz, jak wiele jeszcze przed nami, czy ze strony kupujących mieszkanie, czy ze strony inwestujących w, na rynku, bo też trzeba mocno brać to pod uwagę ale już tak trochę, trochę zbliżając się ku końcowi zastanawiam się, jak patrzysz na ten nasz rynek ze wszystkimi jego wadami, ze wszystkimi jego zaletami, widzisz ile tam rzeczy jeszcze jest do poprawy, masz cały czas kontakt z prawie różnych konsultacji w ministerstwach poszczególnych. Gdybyś ze swoją wiedzą na to i teraz miał taką możliwość wprowadzenia magicznej ustawy, że wystarczy twój podpis i problem jest rozwiązany, to jaki to byłby problem naszego rynku, który byś chciał wyeliminować albo poprawić. Jest coś takiego, co twoim zdaniem by było rewolucyjną zmianą? Może nie tyle rewolucyjną, co najpierwszą myśl mi przychodzi ustawa o ochronie praw lokatorów. To jest ustawa, która jest dość dawno napisana i no spędza sens powiek wielu inwestorom. Dzisiaj jest na rynku wielu inwestorów, którzy mają 10-15 mieszkań i ich po prostu nie wynajmują z tego względu, że boją się o eksmisję a nawet ten najem okazjonalny również jest do obejścia, bo znam takie przypadki, jest wielu oszustów na rynku. I dzisiaj zdarzamy się z problemem z tym, że jest bardzo duża niechęć, i nie, nie ma takiej pewności wynajmu tego mieszkania, czyli nie ma równych praw między najemcą a wynajmującym. A do czego to prowadzi? Do, do tego, że najbardziej poszkodowane w tym wszystkim są na przykład młode osoby spo, spodziewające się dziecka, jakaś kobieta w ciąży. To są osoby, które... Bar, którym bardzo ciężko wynająć mieszkanie właśnie z, y, przez obawy właściciela mieszkania, że w przypadku niepłacenia no to ta osoba będzie latami się siedziała. No takie mamy niestety prawo. Ja bym to bardziej zliberalizował. To by uwolniło wiele mieszkań na, na rynek najmu, spowodowałoby, że jest większa podaż, że te ceny się troszeczkę urealnią, także byłoby to z korzyścią dla, myślę, że dla wszystkich oraz no przede wszystkim uproszczenie tych procesów budowlanych. Są jeszcze tam Ewentualnie takie problemy związane z budownictwem, które można by poprawić, aby no nie istniał ten problem tak zwanej patodeweloperki, ale to mówię, to jest temat na, na, na dłuższą rozmowę. A poza tym, jeszcze wracając do poprzedniego tematu, co jest bardzo ważne, czeka nas era budynków prawdopodobnie częściowo drewnianych lub drewnianych, to już się wszędzie pojawia, we Francji, w Japonii. W Polsce też już firmy prefabryk prefabrykujące takie drewno, też już się szykują na, na, jakby, boom w tym kierunku. Domy też będą przesuwały się, no może nie, nie aż w tak drastycznym stopniu, ale przesuwały się w kierunku jednak budowy domów drewnianych. A także prefabrykacja będzie bardzo miała kluczowe znaczenie dla budownictwa, z tego względu, że chociażby ślad węglowy z elementu prefabrykowanego jest o wiele niższy niż takie lanie żelbetu na budowie, i to będzie. Niezbędne, jeżeli chodzi o uzyskanie pozwolenia na budowę, bo aby uzyskać pozwolenie na budowę, będziemy musieli spełnić określony ślad węglowy i będziemy musieli użyć materiałów po pierwsze, które nie są z daleka, są wytwarzane na miejscu, a po drugie, które są prefabrykowane. Także przed firmami prefabrykacyjnymi, może jeszcze nie teraz, nie rok, nie dwa, ale na pewno jakaś tam dość, dość, no dość dobra przyszłość. To ja tylko inwestorom, którzy regularnie słuchają tego podcastu, podpowiem, że my mamy takie firmy na giełdzie, które ogólnie zajmują się tym tematem. To, to nie jest tak, że tutaj nie ma, w jaki sposób inwestor indywidualny zainwestować. A pewnie, tak jak wspomniałeś o skali tego zjawiska, pewnie i pojawią się nowe, no bo rynek raczej próżni nie lubi. Jeśli mamy zjawisko masowe, to pewnie, pewnie będą się pojawiać. Ja mam na koniec każdego podcastu taką tradycję, żeby zapytać gościa o polecenie jakiejś książki, która. Zmieni życie nasze słuchaczy na lepsze, czasem z jego branży, ale jeśli takiej może nie ma albo nie chciałbyś dawać takiej rekomendacji, to może byłaby to po prostu jakaś książka, która twoim zdaniem dużo wniesie do naszego życia. Czy Tomku miałbyś dla nas taki jakiś jeden tytuł, może który u ciebie dużo zmienił? Ja dość sporo książek czytam akurat tutaj w wczoraj, skończyłem mikroekonometrię w teorii i praktyce gospodarki nieruchomościami. To są bardzo nudne książki, nie polecam. Powiedz że no to bardzo... nie jest taka chyba do, do, na weekendik dwa fajne nie. wieczory i tak dalej, to chyba nie ten gatunek? Nie polecam, to trzeba lubić to i ten rynek nieruchomości wbrew pozorom jest nudny, jest nudny i jest bardzo męczące są te książki. To naprawdę dla takich pasjonatów są, ale ja zawsze polecam książkę, która może zmienić postrzeganie na Polskę, warto znać historię Polski. I ja osobiście czytam książki historyczne od piastów, od piastów po, po wojny światowe, po czasy współczesne. Warto znać historię Polski, ona otwiera oczy na wiele regionów. Czasami sobie podróżuję po Polsce i tak wyobrażam sobie, co tu było, kto tu był, jak to się wszystko odbywało. Są nieruchomości z tamtych czasów. Polecam znać historię Polski. To jest podstawa każdego Polaka, jesteśmy Polakami, a wiem, że wiel, dla wielu e, no jest to jakby e, taka pięta hillesowa po prostu. My nie znamy za bardzo tej historii Polski. ekscytujemy się tym, co jest tu, teraz. Mamy takie, m, takie dość e, słabą wiedzę na temat naszej historii. Warto, są książki bardzo fajne e, na temat historii polskiej, nawet takie skondensowane w, w, jedną, w jedną książkę dotyczącą całej, jak Polska powstawała. I tutaj bym się skupił. Tak troszeczkę na przekór radziłbym znać historię naszego kraju. Jest ona bardzo fascynująca, otwiera oczy i daje wiele do myślenia. No Jest mega, mega bogata. Jeszcze taka ostatnia wrzutka, dosłownie jak mówiliśmy o nieruchomościach, połączyła się z tym historia, ciekawostka z branży ślubnej. W Polsce mamy tak piękne zamki. Że z drugiego końca świata po prostu przyjeżdżają tutaj ludzie brać śluby, bo y, gdzie tam amerykańska historia 200-300 lat i tak dalej, jak tutaj coś stoi y, dosłownie od średniowiecza, oni to widzieli w filmach, oni o tym czytali w książkach i oni chcą brać ślub w zamku i hmm. takie cuda tylko w Polsce. My nie doceniamy Polski. My jako Polacy nie doceniamy Polski. Ja mam znajomych na przykład z różnych części świata, którzy do Polski przyjeżdżają, na po 10 latach ostatnio znajomi z Włoch. I oni mi powiedzieli, Tomek. Wy jesteście idiotami. Na co wy narzekacie? Zobacz na ulicę, zobacz, co się dzieje. Kawiarnie, sklepy, przepych, wszędzie pełno ludzi. My byliśmy tu 10, 15 lat temu, to był całkiem inny kraj. Bo z Polską w naszych oczach to tak jest, jak z dzieckiem. Że dziecko mamy codziennie w domu i to dziecko rośnie, a my tego w ogóle nie widzimy. Po prostu jest, rośnie z dnia na dzień. Dopiero jak nasz znajomy przyjedzie i zobaczy to dziecko po paru latach, to zobaczy, boże, jak ty się, jak ty urosłaś. I tak samo jest z naszym krajem. Ja tutaj też. Zachęcam do takiego, do takiego trzeźwego spojrzenia na, na, na nasz kraj i naprawdę jest to bardzo dobry kraj do życia. Można sobie zrobić biznes wbrew pozorom o wiele łatwiej niż gdzie indziej. Ten kraj, wbrew wszelkim takim różnym nagonkom, jest naprawdę krajem dość wolnym. Można sporo robić w porównaniu do zachodu. Ja wiele podróżuję wiem, co to znaczy. Więc. Warto troszeczkę otworzyć oczy właśnie na historię Polski i skupiać się na Polskę. I Polska zosta jest teraz głównie jako pierwszy wybór na wakacje, co jeszcze 10-15 lat temu oczywiście Polacy, musieliśmy jechać, e, no nie wiem, Egipt, tak, Tunezja i tak dalej. Dzisiaj wiele rodzin tak naprawdę Polska, Polska, Polskę Polska stawia jako pierwszy wybór, stąd też. Kolejny temat na długi, na długi, podcast Second Homey w Polsce, ale, ale mówię, no ja, ja tak to postrzegam, ja jestem troszeczkę takim, no jestem troszeczkę patriotą, jestem. O tu możemy sobie wirtualnie przybić piątkę, bo też po każda podróż zagraniczna, szczególnie te do Stanów, utwierdziły mnie w przekonaniu, że naprawdę nie mamy na co narzekać i to jest fantastyczne miejsce i do biznesu, i do życia. Dopiero okay. jak ten American Dream zobaczyłem w jednym stanie, drugim, trzecim, to mówię, o, to nie wygląda tak super jak z moich opowieści z oceanu, książek, filmów i tak dalej. U nas wygląda dużo, dużo fajniej. No i dużo się dzieje. Dużo się dzieje w rynku nieruchomości i nie tylko. Bardzo się cieszę, że mogłeś to nam tak fajnie, sprawnie wyłożyć, bo tematów Dużo poruszyliśmy, ale myślę, że dzięki temu też każdy ze słuchaczy znajdzie coś dla siebie, czy kupuje, wynajmuje, zastanawia się po prostu, czy dużo o tym czyta, czegoś fajnego na pewno się nauczył. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze w kolejnych podcastach z aktualizacją tego, bo jak tyle się będzie działo, no to trzeba będzie do tych tematów regularnie wracać. Dzięki serdeczne Tomku. Dziękuję za zaproszenie Tomasz, naprawdę bardzo fajna rozmowa.